Uwaga! Jestem z siebie dumny. Witam was wszystkich, ludzie, tutaj T-Volt. I rozkminiłem po parunastu ładnych minutach łażenia. Zauważyłem, że jednak miałem rację. W jakiej kwestii miałem rację? Wyłączenie tej turbiny zmieniło coś w tym, jak wygląda ta rzeka. Konkretniej mówiąc, tutaj nic się nie zmieniło. Tam też się nic nie zmieniło, ale zmieniło się tutaj. Ja czułem, że kurna, ta deaktywacja czegokolwiek w tam jest powoduje, że odsłonią się nam jakieś ścieżki. I oceniła się ścieżka, o ta, widzicie, są tutaj takie kamienie i my normalnie po tym możemy przejść, yeah! Tak więc progresujmy dalej. Ja tutaj nie zapuszczałem się nigdzie dalej, powiedzmy, po tym jak odkryłem, że dam radę przejść tu na drugą stronę. Innej opcji tutaj, dalszego ciągu tej fabuły nie widzę, więc z niepokojem oczekuję tego, co się będzie działo dalej. Chodźmy na razie grzecznie tą ścieżką. Tam jakieś zajebiste skały. Ale jebać te skały. Idziemy w górę potoku. Co znajdziemy w... Ethan był blisko. Czułem jego obecność. Był jak iskra w ciemności. Pozna mnie. Będzie wiedział, dlaczego przyszedłem. O ile Ethan jeszcze żyje, to no takie trochę dołujące, ale niestety być może prawdziwe. Jak to ładnie! Chcę tu zostać! Tylko może nie w takiej creepy atmosferze, gdzie istnieje jakaś nadnaturalna siła zwana uśpionym, która powoduje, że ludzie mordują się nawzajem. Jakie rdzawe kolory. Zajebiście, zaimplementować funkcję kucania w grze tylko po to, żeby musieć jej użyć raz! Raz! Na całe playthrough, to... A, zaiste po prostu masakra. What the fuck? No zdecydowanie coś tu kurwa spłonęło. No, tego jestem pewien. Chyba Ethan osiągnął swój cel i spalił tą chałupę. Tak do cna, tylko gdzie jest Ethan? W końcu gra się nazywa Zaginięcie Ethana Cartera, a nie Odnalezienie Ethana Cartera, nie? What the fuck, to się jeszcze żarzy. To się działo chyba niedawno. Tu jest wejście, a ja biegam jak debil dookoła. What? No jest hardkorowo, widzę, że mogę sobie lightowo po tych pomieszczeniach chodzić, ale czy ja coś tutaj znajdę w ogóle? Czy będę tak derpił tylko? Bez większego ładu, składu, celu i pokładu. Na razie biegam w tych ruinach, a tu nic... O! Co my tutaj mamy? Coś magicznego? To wyczuj. Z nim. Ja muszę zniszczyć ten pokój. Korwus. Przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. A to jest ten Korwus? Nie. Co to jest ten Korwus? To jest... Co litery? S, B, E, A. Może muszę Korwus ułożyć. To jest D. Nie sądzę, żeby na każdym tym... Tutaj będzie pewnie S. To tutaj będzie w takim razie C. Tutaj będzie R. Korwus! Jest! Jakaś kula się obraca. Otwórz! O damn! Podziemne przejścia. Tutaj też wszystko sfajczone. What is going on? Co to ma być? Jakieś ludzie albo posągi ludziów? What the fuck? Zwęglony i... Brak mi słów. To nie Ethan? Nie wygląda jak Ethan, to jest ten dziadek chyba. Chociaż kto wie. To jest ten pokój, a nie wygląda, powiem wam, nie wygląda. Co się tutaj dzieje? Myślałem, że to Ethan jest. No dobra. Co on tu, benzynę porozlewał? Młodociany przestępca? Tak, benzynę rozlewa. Ten mu pomaga! Jego dziadek to jest, nie? Tak, to jego dziadek. No dobra, to myślę będzie ostatnie.
Później. To będzie zapewne pierwsze, coś tak czuję. To będzie drugie, a to może trzecie? Zobaczmy. Ethan, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź! Twoja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Wandy Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Wandy Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Pewnie się im nie udało, chociaż... Aha! Przycisnę się. On się przeciśnie, ale dziadek zostanie. Dziadku, nie! Gail, musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, Ethan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Z wielkim spokojem przyjmuję płomienie na klatę. To jest takie trochę... Czyli to nie był Ethan, to zwęglone ciało. A przydałoby się teraz przejść przez ten pokój, szczerze mówiąc. Znaczy, do tego pokoju się jakoś dostać. Otworzyło się. Co się tutaj będzie działo? Jest Ethan! O Jezus Maria! Ethan, obudź się. Cóż, dzieciaku. To było coś strasznego, ale już po wszystkim. Paul Prospero? Pan... Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Ethan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. What? Tego tu już nie ma? Tutaj. Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo i tana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Patrzcie, co my tu... W ogóle ten Wander Griff tutaj chyba te swoje ofiary trzymał. Tak to wygląda. Patrzcie, to jest mapa. Jest początek, są te pułapki. Tutaj jest ta cała rzecz związana z kosmosem. Po przejściu przez tamę tutaj był ten pokój cały. A nie, to jest domek tej wiedźmy. Tak, to jest domek wiedźmy. A, czyżbym doszedł też w tamto miejsce, idąc tak naokoło? Chyba tak, bo ja wtedy od tego domku poszedłem tą taką uliczką jakby przy wodzie. Uliczką, no, ścieżką przy wodzie. Jak widzicie, ona chyba jakoś tutaj prowadziła. Tak, to tutaj były te całe drzwi lustrzane. Tak, tutaj była wiedźma. Potem był kościół, gdzie było morderstwo, co się wchodziło do tego. Tutaj jest ta cała opowieść o tym potworze morskim. I przechodzimy wreszcie tutaj, zbadajmy to. No most, tama. Wszystko jest. To jest ten dom, który spalił. Aha, czyli... On mi teraz odhacza te zagadki, które rozwiązałem. Wszystko to już zrobiłem, więc chyba... Wydaje mi się, że udało mi się to wszystko rozwiązać tak, jak powinno być i czeka nas zakończenie. Boże, Ethan, ty znowu tutaj! Nie było cię na kolacji! Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali.
Idź sobie, Travis, daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? I tam na litość boską, gdzieś ty się podziewał? Przepraszam, pisałem dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Paula Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bas grze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Czad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał. Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań. O Jezu. O, w mordę. Szybko, na zewnątrz. Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się. O Jezu. Co teraz? O Boże. No co teraz? Co się dzieje? Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadania o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Więc cóż, no... Nie wiem szczerze, co mam myśleć. Znaczy, zakończenie trochę mi rozwaliło tyłek. To znaczy... Co ja mogę o nim myśleć? Wydaje mi się, że no... Po tym, jak oni to wszystko przedstawili, to wygląda na to, że tak naprawdę nigdy nie było żadnego Vandergriffa, żadnego ukrytego, czy tam uśpionego. Niczego tego nie było, ponieważ tak naprawdę historia mówi o tym, że chłopak... tworzy sobie jakąś historię i prawda jest taka, że wcale nie chciał spalić żadnego pokoju.
tylko jego durna sukomatka wywołała pożar i zabiła swojego syna. Nie, może trochę niechcący, ale kto by się przejmował tym, że niechcący zrobiła to bądź co bądź. A jak? No, machając lampą, jak totalna debilka. No ale dobra, nie będę już wnikał, czyja to była wina. Sęk w tym, że on umarł. I to była jakby historia w jego głowie? Nie wiem, trudno mi jest to zrozumieć. Myślę, że wam wszystkim zostawię to do własnej interpretacji. Ja też może trochę nad tym pomyślę, ale myślę, że mimo wszystko naprawdę fajna była to produkcja i warta obczajenia. Bardzo fajne doświadczenie, pomijając tego pierdolonego górnika jumpscare'a. Nie wiem, po chuj to tam wstawili. Taki fajny klimat, taka fajna gra, taki fajny pomysł i kurwa musieli wstawić jakiegoś jumpscare'a. Jestem zły, o. No, poza tym niesamowita sprawa, bardzo się cieszę, że w to zagrałem. Astronauci, mega robota, piękna grafika, fajna fabuła. Z dziwnym zakończeniem, standardowo zakończenie musi rozwalić pałę. Myślę, że jest dobrze. Dzięki za oglądanie i za ziewanie razem ze mną. Trzymajcie się, bye bye.